Dzień dobry. Założyłeś soczewki kontaktowe po raz pierwszy i poczułeś dyskomfort, który teoretycznie szybko miał minąć, lecz nie ustępuje. Albo jesteś stałym użytkownikiem soczewek i od niedawna masz uczucie ciała obcego w oku. Możesz też mieć zaczerwienione, przekrwione oczy bądź uczucie swędzenia, kłucia lub zadrapania. Zdarza się nawet, że podczas noszenia soczewek dochodzi do pogorszenia ostrości widzenia. Co trzeba zrobić, gdy czuje się soczewki kontaktowe w oczach? Uczucia ciała obcego w oku nie należy bagatelizować. Zapewne pierwsze, co zrobisz, to próba jak najszybszego zdiagnozowania problemu. Sprawdzasz, jak się czujesz bez soczewek na oku i jeśli dyskomfort ustępuje, domyślasz się, że coś jest nie tak z soczewkami. Jeśli nadal wydaje ci się, że w twoim oku znajduje się ciało obce, Mimo tego, że go tam nie ma, problem jest nieco większy. Trzeba mieć na uwadze, że nieprzyjemne uczucie może ustąpić wraz z upływem czasu. W obu wypadkach nie należy jednak bagatelizować tego dość nieprzyjemnego wrażenia. Przyczyn uczucia soczewek w oczach może być wiele. W pierwszym przypadku, po zdjęciu soczewki, sprawdź, czy nie ma na sobie śladów zanieczyszczeń, lub nie jest uszkodzona. Następnie wyczyść ją płynem do soczewek. Istnieje możliwość, że twoje oczy są nadmiernie suche. Wobec tego zaaplikuj krople do oczu. Możesz zrobić sobie krótką przerwę od noszenia soczewek, a następnie po czasie spróbować je założyć. Jeśli problem pojawi się ponownie, należy niezwłocznie udać się do specjalisty. Nie wiadomo bowiem, co jest przyczyną tego dyskomfortu. źle dobrana soczewka Płyn do czyszczenia, a może reakcja uczuleniowa. To samo powinieneś zrobić, jeśli od jakiegoś czasu nie masz na sobie soczewek, a uczucie ciała obcego w oku nie ustępuje. Co powoduje dyskomfort podczas noszenia soczewek? Zespół suchego oka. Schorzenie wynikające z nieprawidłowego składu S bądź zbyt szybkiego ich parowania to częsta przypadłość użytkowników soczewek oko przestaje być odpowiednio nawilżane przez film łzowy i pojawia się dyskomfort. Aby przeciwdziałać suchemu oku, specjalista zwykle przepisuje specjalne krople do oczu i nos noszenie soczewek nadal jest możliwe. Złe dopasowanie soczewek. Na rynku dostępnych jest bardzo wiele marek, producentów i rodzajów soczewek. Każde dzielą się jeszcze na odpowiednią moc, promień krzywizny i średnicę. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że któryś z tych parametrów został nam źle dobrany, lub powiększyła się nasza wada wzroku. Pamiętajmy, że tylko specjalista jest w stanie dobrać soczewki odpowiednie dla nas. W żadnym wypadku nie róbmy tego na własną rękę. Zanieczyszczenie soczewki. Istnieje możliwość, że na powierzchni soczewki znalazły się jakieś drobne zanieczyszczenia lub pyłki i wystarczy ją jedynie przepłukać. Uszkodzenie soczewki. Jeśli po przepłukaniu płynem dyskomfort nadal się utrzymuje, możliwe, że soczewka uległa uszkodzeniu. W takim przypadku należy ją wymienić na nową. Przenaszanie i spanie w soczewkach. Dotrzymywanie terminu wymiany szkieł jest obowiązkiem każdego użytkownika soczewek. Noszenie przeterminowanych soczewek może spowodować nie tylko nasz dyskomfort, ale także narazić na poważne schorzenia. Tak samo w przypadku przeterminowanych płynów do soczewek. Niewłaściwa higiena. Źle pielęgnowane soczewki staną się w niedługim czasie skupiskiem bakterii i drobnoustrojów. Wszystko, co jest na powierzchni brudnej soczewki, przedostanie się niestety później do naszych oczu. Każde nieumycie rąk, czy też niezachowanie właściwej kolejności makijaż soczewki. Może mieć swoje konsekwencje. Alergia. Alergicy powinni szczególnie przestrzegać wszystkich zasad higieny noszenia i czyszczenia soczewek. Nawet coś, co może wydawać nam się nieistotne, może wywołać podrażnienia. Często zaleca się, aby osoby cierpiące na alergię nosiły soczewki jednodniowe, gdyż te są najmniej infekcyjne. Niestety taka przypadłość Czasem eliminuje możliwość noszenia szkieł kontaktowych. Aby jednak podjąć właściwą dla siebie decyzję, należy skonsultować się z okulistą bądź optometrystą. Choroby oczu. Niestety, niewykluczone, że uczucie ciała obcego w oczach jest spowodowane rozwijającym się stanem zapalnym. Powinniśmy to wziąć pod uwagę, zwłaszcza gdy jesteśmy stałymi użytkownikami soczewek, a problem pojawił się nagle. Zapalenie rogówki, spojówek, erozja nabłonka wymagają natychmiastowego zdjęcia soczewek i udania się do specjalisty. Każde leczenie schorzeń oczu należy rozpocząć w trybie pilnym, aby uniknąć pogorszenia się stanu naszych oczu. Jeśli ten film dostarczył Wam przydatnych informacji, zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia!